trenerze gratuluję 3 punktów. Blisko było z Pogonią, blisko było w Stężycy, ale wreszcie się udało. No tak, nie oszukujmy się. Dzisiaj najważniejsze było dla nas, żeby się przełamać i zapunktować, ale też bardzo ważnym elementem było, żeby zachować czyste konto. Jest to pierwszy mecz w tym sezonie, w którym zachowujemy czyste konto. Na pewno jest to ważny aspekt pod względem tutaj psychologicznym dla drużyny. Jeżeli chodzi o sam przebieg meczu, to pierwsza połowa dobra w naszym wykonaniu, z dużą ilości wykreowanych sytuacji. Też nie oszukujmy się, 2 szybko strzelone bramki troszeczkę ustawiły nam granie. W przerwie powiedzieliśmy sobie, że mamy grać podobną grę, dalej być konsekwentnym, zdyscyplinowanym, ale no nie do końca zrealizowaliśmy te założenia w drugiej połowie, bo pozwoliliśmy drużynie gości się troszeczkę rozegrać, rozbujać, dopuszczaliśmy ich do sporej ilości stałych fragmentów gry. Ale dobrze broniliśmy też, trzeba przyznać, była duża ofiarność wśród chłopaków. No i mówię, mamy te 3 punkty i gdzieś tam lekki powiew optymizmu przed następnym meczem z Gromem Nowy Staw. Drugie pytanie. W 18 meczowej nie było Sobeckiego, znajduje się 40 minut przed meczem, wchodzi i strzela bramkę. No, coś niesamowitego. No, życie lubi czasami takie scenariusze, sytuacja przed meczem nas do tego zmusiła. Maciek Moroza, który miał grać w pierwszym składzie, no, na wczorajszym treningu ucierpiał i po wyjściu na przedmeczową tutaj rozruch okazało się, że nie jest w stanie grać. Musieliśmy szukać na nowo rozwiązania. No, Kuba wskoczył do składu, bardzo fajnie się dzisiaj pokazał. W końcu gdzieś tam utrzymywał się dużo przy piłkach, łapał dla nas korzystne faule, no, strzelił bramkę, to też na pewno na plus dla niego, bo będzie mógł też uwierzyć w siebie, na pewno jest to dla niego przełamanie. No i tyle, czasami czyjeś nieszczęście jest czymś szczęściem, dzisiaj wskoczył do grania, wykorzystał swoją szansę i oby w następnych meczach potwierdził swoją dobrą grę, którą dzisiaj zaprezentował. Teraz przed nami kolejny Beniaminek na rozkładzie. Jedziemy traktorem swoją do Nowego Stawu, do Gromu. Czy tam też powalczymy o 3 punkty? Czy generalnie tak, my w każdym meczu wychodzimy i gramy o pełną pulę, bo musimy tych punktów zgromadzić jak najwięcej. Nasza filozofia gry jest nastawiona na ataki i gdzieś tutaj nie wyobrażam sobie, żebyśmy jechali 300-400 km po to, żeby stawiać sobie za cel zdobycie 1 punktu. Tak? No, jedziemy po 3 punkty, to jest nasz cel. Będziemy się w tygodniu przygotowywać pod przeciwnika. No, wszystko spokojnie. Tak? No, musimy troszeczkę złapać tej ligi, tego wyrachowania. Bo to co wspomniałeś, graliśmy fajnie z Pogonią, graliśmy fajnie z Radunią, a nie zawsze ta gdzieś tam fajna gra przekładała się na zdobycze punktowe. Musimy się nauczyć tutaj troszeczkę tego cwaniactwa, takiego wyrachowania i myślę, że chłopaki pomału zaczynają to łapać. No i tyle. Na pewno jedziemy powalczyć o pewną pulę. No, nie widzimy innej opcji. Dziękuję trenerze i życzę 3 punktów w kolejnym meczu. Dziękuję.